Dzień dobry widzowie kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, właściciel. Dzisiaj przygotowałem dla Was bardzo chodliwy i ciekawy pojazd, jakim jest Laguna trzeciej generacji wersji coupé w najbardziej poszukiwanym zestawieniu, czyli dwulitrowej benzynie i wersji GT i w manualu. Laguna, naprawdę trzeba przyznać, technicznie, że chodzi o samą mechanikę, stan techniczny, tutaj się nie ma do tego przyczepić, ale mechanicznie silnik jest bardzo dobry, ma fajne osiągi i przede wszystkim nadaje się do założenia LPG, dlatego te Laguny są bardzo chodliwe na rynku wtórnym i wiele osób po prostu woli zapłacić za nie więcej niż za diesla w automacie, chociaż ja lubię automaty, ale rynek wtórny rządzi się swoimi prawami. Stylistyka piękna, mało naprawdę było konkurencji, która wyglądała tak dobrze. Audi A5 wygląda w porządku, ale ta Laguna, jakby ktoś się nie znał na wozach od boku, powie, że to jakiś Aston albo może inny sportowy samochód. Tutaj fajnie uroku jeszcze na pewno dodają te 19-calowe felgi, jak teraz na nie patrzę i widzę, że ten wzór jest taki, wiecie, nowoczesny. Widzę, że ktoś to dobrał z dobrym smakiem, bo można kupić duże alufelki i mieć wcale nic nie lepszego, tylko gorzej pokraczny samochód niż się miało. No i cóż, czarna szyba z troszeczkę chromów na pewno dodaje uroku. Nie wiem, czy każdy wie, ale klapa jest tutaj, przycisk do otwierania w znaczku Renault, jak niektórzy mówią, w znaczku, który przypomina lewarek. Mamy dwa wydechy, żeby było symetrycznie. No i teraz pewnie nie widać, ale jest miejsce również na hak. Widziałem tam, że hak jest przy kole, przy zestawie naprawczym. Chyba jest Renault, więc można sobie podpiąć, a pewnie wiele osób pomyśli, że to auto coś targało. Nie, raczej jak Niemcy takie samochody mają z hakiem, to przede wszystkim, żeby sobie podpiąć bagażnik rowerowy i pojechać sobie gdzieś tym autem z rowerami i pojeździć. Cóż więcej, no z przodu też samochód wygląda naprawdę nieźle. Fajne te lampy, są dość podobne do zwykłej wersji, ale zderzak z takim wielkim grillem, to już wspomniałem Wam wcześniej, na pewno przypomina jakiegoś Astona DB9 chyba, czy DB7. Nie kojarzę tych dobrze wozów, ale tak na pierwszy rzut oka trzeba to przyznać. Mamy tutaj oczywiście lampy ksenonowe i przy okazji składane lusterka. O 19-calowych alufelgach Wam powiedziałem. Jeszcze warto wspomnieć, są czujniki parkowania przód, tył, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu i bardzo fajne wnętrze, bo macie tutaj takie brązowawe bardziej takie skórki, czy tam masło orzechowe bardziej kolor. Fotele są grzane z pamięcią i pełni elektryczne, więc tutaj ktoś nie żałował, bo to jest ogólnie moja trzecia Laguna w coupé. No i różnie były wyposażone, jedna bardziej, druga mniej. Ta ma tak naprawdę wszystko, co potrzeba. Nie ma się za bardzo do czego doczepić. Przy okazji duży bardzo plusik, jest wyserwisowana mocno. Ostatni przegląd w tamtym roku. Tak, jak z tego co pamiętam, nowe amortyzatory, łączniki, przegub, opony macie Continentala, tutaj wielosezon. Chyba dwuletnie, też z bardzo ładnym bieżnikiem, aż do nich podejdę. I felgi widać, że ktoś też kupił niedawno, bo praktycznie nie ma na nich zarysowań. Widzicie, opona bardzo ładna. I torcze, klocki też bez zarzutu. Według mnie technicznie samochód jak najbardziej od razu do jazdy. Co jeszcze warto dodać ogólnie o sytuacji rynkowej tego pojazdu. Jak sobie patrzyłem przed tutaj z nagraniem filmu, może takich wozów jest w Polsce z tym przebiegiem, bo wóz ma 152 tysiące, a ma 15 lat, bo pierwsza stacja w 2009 roku. Jest około 4-5 sztuk na tą chwilę, co ja wystawiam, więc wyboru za dużego nie ma. Jest też sporo automatów, dużo diesli, no i trochę wersji 3,5, trochę bardziej komplikującej, bo tutaj jednak pod maską jest dość sporo miejsca. No i jest to, dąży do tego, że bardzo, bardzo chodliwy pojazd na rynku wtórnym i dużo jest takich samochodów po prostu w stanie kiepskim, a takie nawet jak ten troszeczkę droższe będą chyba się wydały, dość szybko się sprzedadzą, bo przy okazji jeszcze nie wspomniałem bardzo ważnej rzeczy dla niektórych osób. Nawet przednia szyba jest oryginalna i zmierzają go miernikiem lakieru. Wszędzie jest około 120-140 mikronów, więc wóz jest bezwypadkowy, co pewnie też po nim widzicie. Prezentuje się też bardzo ładnie. Teraz jeszcze tak sobie zrobię tutaj takie stop na tym ujęciu i też mi się bardzo podoba jego lakier, pasuje do tych czarnych alufelk, nie jest to takie srebrne, czyste, tylko bardziej taką w stal wchodzi. Dla mnie super kolor. I co?
Cóż, myślę, że wóz się szybko sprzeda. Myślę, że zainteresowanie będzie niezłe, bo z tych lagun, które miałem kupić, to też wszystko szybko odjeżdżało od ręki. Dobra, starczy, że o zewnątrz. Przejdźmy sobie do nagrania środka. No, klapa jest niestety z tworzywa sztucznego, więc pokażę zero albo nic. Dobra, no to papiery. Jak widzicie, to jest to serwis Renault, ten nie widzę dobrze na Linkenberg, chyba tak, dość długo, bo 16 rok, 56 tysięcy km. Tutaj też mamy serwis Renault i Dacia przy 130, a tutaj chyba jakiś inny z tamtego roku przy 146, więc tak naprawdę dużo nie jest przejechane. Tak jak mówiłem, auto sporo doinwestowane, widać nowe amortyzatory, nowe łączniki, przegub. Więc myślę, że z takich technicznych spraw nie będzie do czego doczepić. Tu też macie jakiś starszy przegląd na potwierdzenie przebiegu. Widzicie jego winę, ktoś sobie chce sprawdzić. Był robiony w 19, gdzie miał 86, 21 był ważny. No i tutaj jeszcze tutaj ten przegląd chyba wbity z 130 tysięcy kilometrów. Tu macie takie potwierdzenie ze serwisu Renault. Ale przejdźmy sobie do wnętrza, bo wnętrze naprawdę przyjemne i podobać się mogą te wnętrza w tych lagunach. Schowajmy książeczkę do schowka. Schowek pojemny, ogromny. I zaczynamy gadać. Skóra. Taki banan, czy bardziej masło orzechowe bym powiedział. No banan to jest żółty, źle powiedziałem. Masło orzechowe. Drugi raz mam lagunę z takim kolorem wnętrza. Pasuje do raczej ciemniejszych nadwozi, mi się podoba i w ogóle ten kształt wypropilowania jest bardzo fajny. Spójrzcie, jak to się prezentuje. Z tyłu macie oczywiście Isofixa i tam leży mój miernik i widać, że szyby są przeciemnione bardzo tutaj. Stereczko z fotochromem. No i dalej przechodzimy na środek. Jak widać, jest nawigacja, Francuzi postarali i jest też po polsku i widać nawet tutaj te ulice, które są w Brzezinach, u mnie w mieście. Klimatyzacja, automat dwustrefowa. Jak widzicie, karta jest wyjęta, auto pracuje, więc jest dostęp bezkluczykowy i też bardzo fajnie, bo jak sobie odchodzicie od samochodu, furka się zamyka. Proszę dalej, tutaj popielniczka, widać, że nie było palone, nawet nie wiadomo, czy to jest popielniczka, bo czasami po prostu to są takie schoweczki. Skrzynia sześciobiegowa, fajnie utrzymany mieszek. Tutaj macie oczywiście regulację nawigacji, włączanie, wyłączanie tempomatu. Proszę, cyk, cyk, ogranicznik. Pomad. No, elektryczny ręcz, który sam puszcza. No i podłokietnik, proszę. Miejsca też jest dosyć sporo. Dalej przechodzimy sobie na środek. Oczywiście srebrne takie małe obwódki wokół licznika i obrotomierza. I fajna kierownica tu ścięta, prostokątna. I spójrzcie, jak dobrze utrzymana. Mam nadzieję, że zobaczycie. No niby 150 tysięcy, dużo jest jakiś przebieg, jak kierownica wygląda idealnie. A to są też te przyciski od regulacji tempomatu. Macie automatyczne wycieraczki, oczywiście radyjko z Bluetooth i odbieranie sobie połączeń, jak teraz skręciłem, troszkę widać. No i też są tutaj światła automatem. Tu kolejny mały schowek, wyłączenie czujników parkowania, coś tam ostrość uciekła, składane elektrycznie lusterka, tutaj boczek ze skóry. Dalej ładnie to jest utrzymane, tak samo jak i tutaj jest całe, wiadomo, jakieś na skórze delikatne przetarcia farby znajdziecie. No ale niestety tylko 15 lat. No i cóż, chyba o wnętrzu to tyle. Tu już nieraz o wnętrzach lagun opowiadałem. Dużo się nie różni od laguny zwykłej. O i tu z tyłu jeszcze, z tyłu, co ja gadam, pod nogami macie takie srebrne nakładki na pedały, a na stalowe czy stalowe. Więc wóz ma parę takich akcentów, które ma wam przypominać, że jest to wóz sportowy. A ekran działa normalnie, ale wiecie, jeżeli nagracie po prostu ekran telefonem czy jakimś aparatem, tak mryga. Ja tutaj widzę poza aparatem, że jest wszystko z nim jak najbardziej ok. No i tutaj też macie komputer pokładowy, możecie sobie poprzerzucać różne
wskazania i komunikaty też się postarali, bo jest po polsku. No i mówię, sporo tych srebrnych akcentów, tak jak listewka ta, tu listewka, tutaj sreberko, tu, więc też tak chcieli, żeby wam to przypominało auto, pojazd sportowy. Cóż, o wozie to tyle. Jeżeli film wam się podobał i macie jakieś pytania, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarze. Chcecie zadać pytania przez media społecznościowe, to sobie na nie wejdźcie. Jest to Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie luknąć, co jest innego wystawionego? mavkarautomoto.pl, strona www. A jeżeli pojazd się z filmu sprzedał, postaram się wam poszukać drugiego, ale tak jak mówiłem, z Lagunami nie jest to zbyt łatwe. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone, możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli tego auta nie macie jak dostarczyć do domu, to w rozsądnych pieniądzach mogę wam go dowieźć na lawecie, czy też na szczególnych przypadkach dla klienta zarejestrować. To by było na tyle, pozdrawiam, do następnego, cześć!